It's all about humanity. Teraz w skrócie, co się działo przed tym zajściem. Dzień wcześniej Offstream Rudy został porwany przez czyścicieli. Następnego dnia przyszła spora grupa ludzi uzbrojona po zęby i zażądała zapłaty za uratowanie życia Rudego, a mianowicie jako zapłatę chcieli Mossy na odwłotka. Rudy nadal nie wrócił do osady, więc Mirek nie był pewien, czy w ogóle powinien im płacić, ponieważ tylko Rudy mógł potwierdzić ich wersję wydarzeń. Panowie z pocuchy trochę się poczuły i gdy Mirek powiedział im, aby przyszli za parę godzin, gdy już wróci Rudy i potwierdzi ich słowa, oburzyli się. Postanowili więc porwać Włodka. Odcinek zaczyna się od wydarzeń parę godzin po porwaniu Włodka. Się uratował? Tak, jedna osoba jakaś mnie uratowała. Padrze! Tatunia! Cześć, ojcze. Tęskniłem za tobą. Porwali mnie. Wiem, że cię porwali, bo odjebałem wczoraj jednego. Wiem, widziałem. Wywieźli mnie do jakiegoś laboratorium. Powiedz mi... Chcieli robić jakieś badania. Co ty wisiałeś jakimś ludziom, kurwa, że przyszli tutaj do nas i chcieli w zamian za to, że tobie pomogli, uratowali ci życie, wyciągnęli cię stamtąd, przyszli tutaj i chcieli od nas jakieś fanty? Wczoraj ktoś mnie uratował. Nie wiem, kto to był. Powiedział, że się zgłosi po odbiór należności za uratowanie życia. Mhm. No to się zgłosili dzisiaj. Ty kurwo, ruda jebana, ja wolę Mocina zamiast ciebie tutaj, wypierdalaj, blec. Co się stało? Co się stało? Porwali Ruska, raz było we dwójkę tylko. Chcieli Mocina zamiast za to, że cię uratowali. Przepraszam. Ruski, jak ty skończyłeś w ogóle? Co się z tobą stało? Tam kurwa związali mnie do chuja i kurwa gdzieś do lasu poszliśmy, a dalej nie pamiętam, bled. To jest tam gadali typu, że jak ten papa was kocha, jak on ma na was wywalone. A dalej to już nie pamiętam, gdzieś tam do lasu poszliśmy i ja nie pamiętam, co tam było dalej. Aha. A co on powiedział, że co on chce w zamian za to, że cię uratował? Nie mówił nic. Mówił, że się po prostu do mnie zgłosił. A skąd on w ogóle wiedział, kurwa, skąd ty jesteś, jak ty masz na imię? Olek, kurwa, z kościoła w Grysinie, kurwa, skąd on to wiedział? Powiedziałem. Ja pier... Co? Co? Powiedziałem, że jestem Olek. Uratował mi życie. No tak ci życie uratował, że dzisiaj przyszli tutaj, kurwa, w 15, wyładowani bronią, kurwa, po zęby tak naprawdę i chcieli za to jakieś fanty. Ja im mówię, poczekajmy na Rudego, kurwa, żebym z nim porozmawiał, bo tak to do mnie każdy może przyjść i powiedzieć, że chce jakieś fanty. No to zabrali Ruskiego i widzisz, jak skończył. Bled, ja nie chciał, nie wiedział. O cię chuj. A że powiedziałeś, gdzie mieszkasz? Wszystko powiedział, oni nawet wiedzieli, jak ma na imię. Ale powiedz mi tak. Życie. Ale ciebie odbijali, czy jak? Specjalnie ciebie? Byliśmy tam we trzech.
No. Odbijali na pewno jednego sąsiada, co tam mieszka w tamtą stronę. No. A, ciekawe, czy od sąsiada też chcieli jakiś okup. O, właśnie. To jest bardzo, kurwa, ciekawe. Czy od sąsiada też chcieli brać okup? Tego nie wiem. Czy akurat specjalnie od ciebie, kurwa? Nie słyszałem nic, żeby z nim gadali. Też wypytywali, gdzie mieszka, on im powiedział. Ale nie wiem, czy chcieli jakiś okup od niego. Bo potem on się nam zgubił. Prowadzili mnie gdzieś obok takiej dużej wieży, co my kiedyś po zieloną kartę byli. Tam się z nimi rozszedłem. To ja dalej nie rozumiem, po co mówiłeś, gdzie mieszkasz? A mówiłeś, z kim mieszkasz? Powiedziałem, że mieszkam z ojcem i z braćmi, ale nie mówiłem, ilu nas jest. Dobra, odjebać go już, czy jeszcze nie? Nie, ojcze, proszę. A co się z tobą stało, Włodzie? To się jeszcze przyda. Przepraszam. Ja byłem w takim szoku w tym laboratorium, to nie wiecie, co się tam działo. Tam było pełno mutantów, psów, dzików, kurde, nie wiadomo czego. Mać. Oj, Włodek. Czekaj, może mam coś dla ciebie. Włodek, chodź do mnie. Nie wiem, jeszcze tam zostanę. Nie wiem. Będą robić tam nie wiem. Nie wiem, Włodek. Eksperymenty. Trochę nas zawiodłeś. Nie mam mi z papa do domu? Tak, chodź. O. Cześć, Borys. Musisz jakoś wyprostować, Rudy. Cześć, Pedro. I cześć, siema, Rudy. Siema. Masz tu ode mnie, dla ciebie. Co się stało z tobą, Rudy, wczoraj? Ooo! Kamizelkę pod kolor ma dla ciebie tragarz. Tragarz, daj tą kamizelkę! No, bo wracali śmieci, kurwa. No. No chyba poszedł Rudego pocieszać. Też porwali. Zaraz, ojciec. Rudego pocieszać. Jakąś kobietę po drodze. Zawiodłem się. No, zniknąłeś nam trochę ten... Dobra, czekaj, idę do środka, tam zadać. No. O kurwa, jakie fajne. Ale co, jak stamtąd uciekłeś generalnie? Wyciągnęli nas jacyś ludzie. A. To powiedz mi... Ruchali cię w tym laboratorium? Nie zdążyli. Ale obiecali, że będą. Całe szczęście. O ja pierdolę. Prosto. Ile to wam dało kieszeni? 6. Nie jest źle. Zawsze coś będzie można wrzucić. Tego na co mu tam kurwa koło auta tego tam. Po ciężarówki. Papa. Dzień dobry. Dobry. Powiem go, jak się czaił tutaj z tyłu, podchodził na kucaka. Odpoczywałem sobie. Odpoczywałeś? Troszeczkę. Tak. Odpoczywałeś sobie. No mów, jak jest? Tak, bo już tak mi głowa boli, że już... Spać się nie da nawet. A kto ty jesteś? Ja? Aleksander jestem, Ogar. I co chcesz? Tak, tutaj słyszałem. A co chcę? Nie, no tak sobie tutaj przechodzę. Wie, może ktoś tu będzie. Może coś będą mieli na handel ludzie. Chociaż za dużo też w sumie nie mam. A co masz na handel? Jakaś płytka. On tak dziwnie podchodził, się chował potem. Dziwno trochę. No ja się broni tak się to. Nie boję, ale jak ktoś do mnie prawie mierzy, to się trochę boję, nie? Do ciebie nie mierzyłem. A do czego? No, dopiero jak się schowałeś. Jak mierzyłeś, to się schowałem. Tak, a czemu chodziłeś na kucaka? Czemu kucałeś? Żeby nie wydawać dźwięków, które nie chcesz nas posłuchać. No. Nie, no gdzie? Nie podoba mi się. No. Da sprawdzić. Nie, no sam jestem. No, spokojnie. Połóż radio na ziemi. Baterii nie ma. Chcę sprawdzić teren. Ale coś, czy mam baterię? Może nie mam chyba. Na handel, co ja tu jeszcze mogę mieć? Muszę kuknąć do plecaka.
taśmę mam jakąś. Zbieram powiedz mi, czemu wyglądasz jak jebany menel? No nic nie ma w tym mieście, przeszukałem, kurde, badziewia same leżą. Zbiorę co jest. A skąd pochodzisz? Ja z południa. Skąd z południa? Z tego południa? No z elektro jestem. Z elektro jesteś. Musiałem stamtąd uciekać. A słyszałeś tam strzały ostatnio? Na elektro nie. Nie słyszałeś? Znaczy ostatnio mnie tam nie było. Ostatnio mnie tam nie było dawno. A słyszałeś kiedykolwiek tam jakieś strzały na elektro? Nie. Nigdy? Znaczy nigdy to nie, może nie pamiętam, ale tutaj jestem od dłuższego czasu. A teraz słyszałeś? No, teraz słyszałem. To strzelał, Sławek czy Edek? Czy? To strzelał, Sławek czy Edek? No czy? No? Podchwytliwe czy no? Nie? To kurwa. To strzelał. Sławek czy Edek? Czy Sławek czy Edek? To mówię czy. No to są trzy opcje, tak? ABC. Ty. Papa. Jest lepszy niż Rudy. Nie wypierdolił się od razu, zobacz. Ruda. Macie Rudego? Macie Rudego w ekipie? Ściągnij kaptur. Nie, może się wydarzy, że jestem Rudy. Chyba ja mam chyba. Ja. No i muszę ściągnąć koszulę. O, ale Rudy, ma jaki dziad siwy, ja pierdolę, ile ty masz lat? Ja? 35, ale mam chorobę siwiejących włosów. Niestety na jajach też. I głos, kurwa, 16-latek do chuja. Się... Papa, jak może być Rudy się przerwuje. Że... To mówisz, Ruski, przebaczyć Rudemu? Ja mu przebaczył, papa. Dobra, bo tu mamy temat do rozwiązania. No, da, da. Co z nim robimy? Znaczy już to dało, nie ma zakradania się. Może go zjemy, kurwa, kiełbasy, jak się zakrada, jakieś się z niego zrobi, czy co? Biało na święta. Dobra, powiedz mi, czemu się tutaj, rozkradałeś tutaj? Tylko mów szczerze. No szczerze się nie skradałem. No jak cię widział, no co ty myślisz? Byłem w okolicy. A, czyli mówisz, że przeładunkowy, synek, kłamałeś mnie, tak? Że się skradał. Synuś. Mówi, że kłamie. Synuś, on mówi, że kłamiesz. Mówi, że kłamie. Po prostu kucałem, bo musiałem odpocząć. A, to kucał. A jak odpoczywasz, to się nie idzie. No jak nie? Jak chcę się przemieścić, to muszę. Zwłaszcza, że o tam, tam o, tyle tych skurwysynów biega. A jak ja będę głośno, to się zlecą. Patrz, mądry jest, widzisz? Mądry jest. Szkoda, że idiota jebany nie pomyślał, że tam jest jeszcze 500 metrów do miasta, kurwa, to. Tak mądry, to niech chuj się do nas nie nadaje. No. Ten jaki mądry? Nawet mądrego dobrze posłuchać. I czego oczekujesz? Ja? No. Przygody przeżyć może, jakieś. A od nas? Może z wami tą przygodę. O. Ogólnie to muszę się zadać, nudzę. Muszę mu zadać podstawowe pytania. Jakie? Pijesz wódkę? Nie. Nie tylko. Dobra, nie przyjmujemy go. Dobra, ja mam drugie pytanie. Gdzie on polos? No tu jest. Kebaba lubisz? A, kebaba lubisz? Myśliwi wracają. No bo będziesz często u Helenki, nie? Jak do nas dołączysz. Będziesz często Helenkę w polis widział. O, ja tam byłem tylko kilka razy, już nigdy więcej. Lubisz pizzę hawajską? Hawajska odpada, w żadnym... Już go nie lubię. Wydaje mi się, że możemy ci pomóc. Wzięło. Ale też nie, niemiłe. Duże niedawne.
Niemiłe, niemiłe, moje zdanie niemiłe. Dzień dobry. O, są górnicy, górnicy, górnicy przybyli. Górnicy? Kurwa, Kilow. Dlatego. A to, że Kilow mam, to znaczy, że jestem górnikiem? No nie. Miło mi poznać klauna, klauna. A u którego króla pan na dworze tak wojuje? Tam jednego. O, tak, oj. Coś czuję, że nie u jednego, no, na kolanach siedział pan już. Dokładnie. Słynny kaczobrody. Słynny kaczobrody, tak. Kaczostopy. Kurwa, ale masz pan długą giwerę, ja pierdolę. Jaką mam? Długą lufę. Nie no, ma 21 cm i 14 cm żyłę, spokojnie. Nie jest aż taka wielka. To jest sikira. Kolego, ty nie widziałeś co on gdzie indziej ma. No jest. Mały, ale wariat. Tak, mały, ale wariat. Jak tam zdrówko? Mały, ale wariat. A w porządku jest, a u was jak? W porządku, szykuje się na ten, szykuje się na przeprowadzkę do góry. To świetnie, cieszę się. Gdzie? Tylko na dzisiaj dwa helikoptery goniły. Do góry, nad bar. Słucham, dwa helikoptery? No, jakie helikoptery? A myślałem, że gdzieś na północ. Latające, przecież nie pływające. Dobra, no jasne, ale do kogo one należały? Bo mamy Saigon na zapasie. O, chyba do tych, co latają tylko helikopterami, nie? A właśnie chyba na północ. Tych, co z tobą tam mieszkają. To nimi lata. Mieszkać obok tych mafiozów. A nie wiem, nie wiedziałem, ale latają. Wayne, chodź na chwilę, Wayne, podejdź. No, ja myślałem, że masz jakieś informacje, nie? Którymi mógłbyś się podzielić, nie? Ale tu FPS-y drogą, latali i polecieli, no. Co? No, przepraszam pana, ale to jest ważna sprawa. Czy... Jasne, nie ma problemu. To? Nie, no spokojnie. Jak mieszkacie obok tych z wyboru, tej całej mafii, weźcie, zagadajcie do Gruszki, bo Gruszka ma ten rozkaz. Oczywiście, osób jak zwykle nie ma spokoju. Dobry, dobry. Możemy witam, witam. Będą wam wdzięczać. W sensie będą mieli wdzięczać. Pewnie, zapraszam. Taką, wolałbym na osobności porozmawiać o tym. Chodźcie chłopaki, chodźcie. To my tu... Idziemy, idziemy. Tak się składa, że ostatnio, że tak powiem... jakby to panu powiedzieć? Kolekcjonuję pewien sprzęt, który jest mi bardzo potrzebny. Na handel chciałbym się wymienić za pewne rzeczy. Ja bym panu podpowiedział na wstępie od razu. Tak? Jeżeli pan wchodzi tutaj, to lepiej ten, żeby kask pan zdjął, bo lubią. Właśnie to jest. Lubią odwiedzać nas te osoby. Tak, ja wiem, to jest pamiątka. To jest pamiątka tak naprawdę, ten kask. Po tym jak odjebałem jednego, jak mnie postrzelili któregoś razu. A mam taką nietypową sprawę, ponieważ właśnie o ten kask się najbardziej rozchodzi. Czy posiada pan może w swoim, że tak powiem, no na pewno spotkaliście tych czyścicieli nieraz, możemy stanąć już tutaj, na pewno spotkaliście już tych czyścicieli nieraz, a bardzo zależy mi na ich sprzęcie, bardzo zależy mi na ich sprzęcie, chciałbym wyhandlować, potrzebuję dwóch kamizelek, jednego kasku, jakichś takich rzeczy, które oni używają. Czy ma pan może coś takiego? Ile by to kosztowało przede wszystkim, jeżeli tak? Zacznijmy od tego, skąd wpadliście na pomysł, że możecie tutaj to dostać? Bo każdy z nimi walczy, bo to są kurwy jebane. A jakby nie patrzeć, Polis jest chyba najlepiej rozwiniętym miastem na południu. Także raczej... No i najczęściej... Tylko... Najczęściej odwiedzanym przez nich. No właśnie. Dlatego to było pierwsze, na co wpadliśmy do głowy, żeby przyjść tutaj i tak zapytać się mniej więcej, jak to jest. A bardzo tego sprzętu potrzebujemy. Bardzo tego sprzętu potrzebujemy. Oj, bardzo. Najciemniej pod latarnią. To jest prawda. To jest raz, że najciemniej pod latarnią. A poza tym, no, chyba nie przepadacie za nimi, tak? I tak, i nie. No właśnie. Jakby nie było na tyle odwiedzin ich, nie robią tutaj w miarę burdy, takie jak robią poza naszymi murami. Ludzie, którzy nie mieszkają w Polis, którzy nie mają u was miejsca, tak naprawdę są przez nich tępieni, oni ich nienawidzą. My też pochodzimy z Gryszina, też byłem postrzelony. Burdy nie robią. Moje dzieci też były postrzelone przez nich. Co wpływa na to, że my ich bardzo nie lubimy. Bardzo ich nie lubimy. A ich mniej i mniej ich, tym wydaje mi się, że jest prościej i lepiej.
Dobra, przejdźmy, może nie rozmawiajmy tu, bo tu za dużo osób się kręci. Chodź. Tak. Że tak powiem, mam po prostu pewien plan, który może im w jakikolwiek sposób uprzykrzyć życie. Dość niecny plan, ale mam nadzieję, że mi wyjdzie i nie skończymy na tym zbyt źle. Moi synkowie się ucieszą. Który jest najmłodszy? Który jest najmłodszy? Kto? Siwy chyba jest najmłodszy. Siwy jest najmłodszy, tak, oczywiście. To Siwy. Na co czekasz? Polewaj. Gdzie jest Siwy? Siwy zaraz przyjdzie, bo na dole. Podeleję sobie do brzegi. A panowie, to się dobrze składa, bo ja mam dzisiaj urodziny, nie? No to na pewno nie na jedną nogę wypijemy, tylko na dwie. Siwy, gdzie wy jesteście? Oj tak. No tu jesteście. Na górę, no, na górę. Cześć, Sandę. Dzień dobry. To najmłodszy, zapraszam. Siwy, polewaj. Oj, nie wiem, czy potrafię. Ręce się mogą trząść. Lewej do szklanek, już. Siwy? Zaraz tobie się przestaną. Zaraz się przestaną ci trząść, właśnie. Pierwszy raz w życiu wódki spróbujesz, co? Może za rok pierwszy raz seksu. Bo tego pierwszy raz. Nie, że odkapiłem dzisiaj z opakami. Bez sety pionunie się nie utrzyma. To akurat prawda. Ale nie do pazuchy. Powiedzcie mi, na co wam to potrzebne? A czy musimy o tym gadać? Wydaje mi się, że mniej osób, jak o tym Druga wiemy, to historia. Jest prościej i znacznie lepiej. Rozumiem. Jeżeli chcesz, mogę ci powiedzieć, tylko że to się też wiąże z zaufaniem. I to z dość konkretnym zaufaniem, przyjacielu. Powiem wam tak. Takim zaufaniem, że jeżeli misja wam się nie powiedzie, ja się jakoś spróbuję wybronić, ale wy wątpię. Wiesz co, ja wiem, co nas czeka. Wiem, co nas czeka, wiem, że może nas czekać śmierć i tak dalej. Piszemy się na to. Ale to, co oni robią z nami na północy, w centrum, jak uprzykrzają nam życie, jak latają helikopterami, jak włączają te maszyny, które robią nam w głowach jakieś machlojki. Nie, tego jest już za dużo, tego jest za wiele. Planujemy po prostu wejść do nich. A to chub w dziób. Zrobić, że tak powiem... Poczekaj na wszystkich! Czekaj na wszystkich! Niewychowany. Czekaj. Dobra, ja jeżeli chodzi o zaufanie. Mówiłem, że ręce mi się trzęsą. Tak. To może zróbmy dla pana to mam coś dla spróbowania. Sobie się pan napije. Powie, co to jest w środku. Boli, małe łyczki w lewo. O kurde, połóż chyba, oczekaj. Dobra, mam, dzięki młody. Co to kurwa za paliwo lotnicze? Blechę. Kurwa masz. No, Gryszyńska księżycówka. Berbelucha, no. Berbelucha. Gryszynówka. Wioskowe przysłanki, to nie to, co tu ładnie się rozeszło. Nasze ziemniaczki wyhodowane na krowim łajmie. Powiedzcie mi tak, co możecie zaoferować? Właśnie. I tutaj właśnie dochodzimy do konsensusu. Co pan potrzebował? Co musimy dać w zamian? Bo chyba też potrzebujecie czegoś. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to może, jeżeli mamy sobie zaufać, to postarałbym wam się zaufać, ale potrzebowałbym, żeby jeden z któryś tutaj został, dopóki mi nie zwrócicie tego. Siwy, masz zadanie w takim razie. No to. Bądź, jeżeli nie chcecie. To niestety, jeżeli nie wrócicie i jedna osoba nie będzie chciała z was zostać tutaj, to jeżeli go trafimy na szlaku, to niestety, ale... Nie, zostawimy wam Siwego, w takim razie Siwy wam tutaj pomoże porobić różne rzeczy i tak dalej, pomoże ze wszystkim. My po niego wrócimy później i oddamy te rzeczy. Ja. Plan mamy taki, że raczej powinno nam się powieść.
Właściwie wiem, że będzie tutaj przydatny i dużo się rzeczy nauczy, bo przede wszystkim o to nam chodzi, bo jest nowy, żeby się wszystkiego nauczył. To jest młody chłopak, który tutaj może wam dużo pomóc tak naprawdę. Przez ten czas. Siwy, a nie będziesz żygał, jak będziesz pił? Nie, skądże. Papa, to ty, jak nie będę mówić. Będą, to może ja zostanę. Lubię pić. Potrzebujemy snajperów, nie możesz pójść. Nie możesz zostać. Dobra, słuchajcie, mam wam do zaoferowania kask, kamizelkę, kurtkę, spodnie i maskę. Ale kamizelka i kask jest do zwrotu. No oczywiście, że tak, ale to tylko jeden, nie masz tego więcej, bracie? Niestety nie. No dobra, to dwie osoby będą miały. W takim razie wejdziemy w dwie plus osoby. Plus do tam. Tego, za to, że zatrzymacie sobie kurtkę, spodnie i maskę, potrzebujemy od kogoś was na chwilę obecną jakiejś broni. Jasna sprawa, wszystko się rozumiem. Za chwilę dostaniesz. Tylko nie mówcie mi, że jakiś pistolet albo coś. Nie. A mam chęć na polowanie. Na jaką zwierzynę? No, jestem początkującym, więc nie musi być jakaś wyborowa. Borys, nie miałeś czegoś na polowanie dobre? Przypadkiem? Pewnie. Jeden z lepszych modeli shotgunów, sześciostrzałowy. BK 133. No dobra. Dajcie mi chwilę, zaraz do was tu wrócę. Jasna sprawa. Dobrze. W takim razie, jeżeli wychodzi tak, że będziemy mieli dwa komplety, to wchodzę ja z Borysem, resztę dostaje bronie snajperskie i będzie nas ubezpieczała od tyłu. A jej. Rusek będę siedział i chlał. Okej, Borys. Siwy, proszę cię, zachowuj się tutaj, żebyś pokazał się z dobrej strony, żeby potem... Pomagaj tutaj im po prostu. Ja. Pomagaj, my za kilka godzin Borys. Po ciebie wrócimy. Ja już pół litra mu wypił. Przepraszam za chłopaków, ale jesteśmy z dalekiej podróży, naprawdę z samej północy lecimy. Nie ma problemu. Weźcie mi, pomóżcie to zabrać. Wystarczy? No jeden komplet mamy, drugi jakoś może załatwimy. Gorzej z nich ciuchami jest, bo jedną kamizelkę mamy z nich. Hełmy też, także... No, więcej nie posiadam. Ja rozumiem. Wstawajcie, was. Pomóżcie mi to zabrać wszystko. Papa, ja... A to już było w tym, no to... Dobra. Nie, to było po jednym tym. Mamy wszystko, także zwrócimy to na pewno. Poczekajcie, nie śpijcie teraz, bo naprawdę wyruszamy już, nie mamy czasu. Panowie, bo uważajcie. To poszklanie, wiem, narustowanie, opa! Wiem jak jest, spokojnie, damy radę. Dobra, ruszamy na północ, panowie, dziękuję bardzo. Odezwiemy się niedługo, jak wrócimy. Nie ma problemu. Wrócimy. Dobra. Siwy, pomagaj. Dobra, tu dobrze, spisuj się. Powodzenia. Powodzenia. Miło było cię poznać, Siwy. Jak to chodzi, to może ja zostanę. Ty, Ruski, ostatnio Siwemu dałeś te niebieskie buty. Mówiłem, żeby nikt nie brał tych niebieskich butów, żeby je odłożyć. Gdzie one są? No tu gdzieś są w szafce. W szafce będą. Tutaj. Chyba to są te? Tak, te no. Resztę to tam, do tego. Do czego? Dla Borysa. Borys. Ale dobra, ja napisałem na PDA o tych wiewiórkach i chuj, nikt nie odpisał jeszcze. Dobra, szary według służebnych, gdzieś są... Tutaj. Weź zobacz.
Zapukaj tam do nich. Słyszałem, że wiewiórki nie jedzą tony orzechów, ale półtorej. Zgadza się. Zgadza się. Dobra, to jednak by... Zapraszam do środka. Chodźcie. Lepiej, żebym mnie tutaj nie wyjechał. Przestraszył mnie. Spokojnie. Wstawać! Przywitać gości naszych! Gości naszych przywitać! Zdrowa. Zapraszamy w naszych skromnych progach. Dzień dobry. Katedra UPO w Gryśinie wita was wszystkich. Kłaniam się nisko. Jeżeli chodzi o całość, sprzętu, tak naprawdę nie udało nam się załatwić jedynie... nie, to jemu daj, ja mam to. Jedynie tylko kurtki i jednych niebieskich butów. A tak mamy wszystko. Dobra, to Szary, daj mi resztę kompletu. Plan jest taki, że was będzie musiało się przebrać trzech. Więc i w trójkę będzie musiał wejść na posterunek. Maskę mamy jedną. Dobra, a posterunek gdzie się znajduje? Posterunek będzie się znajdować, z tego co wiemy, nad Karmanowką w Dobroje. Na północ stąd, na północny wschód stąd. Dokładnie tak. Ja zobaczcie, czego jeszcze wam potrzebuję. Bo my potrzebujemy jeszcze trzeciej osoby. No ilu was tutaj jest? Na mnie nie patrz. Nie no, ja wiem, spokojnie, tylko ja czekam, gdzie jest Turtles. Ktoś ma kontakt z Turtlesem? Przecież jest Turtles. Gdzie jest Turtles? Nie ma, ważne, pomyliłem się. Mogę na radio zapytać, może ma radio. Ja już napisałem do niego na PDA. No dobra, to trzech wchodzi. Ja już dobra, patrzę, no co mamy. Zawiń tą kurtkę jedną. I teraz zobaczysz, czy nam starczy na jeszcze jedną osobę. Ogarnięcie się macie. Bo z tego co wiemy, bodajże trzy osobowy oddział będzie wyruszał właśnie niedługo na patrol w stronę Tisów. Wy będziecie musieli się podać za ich numery. 26, 11, 60. Zapiszcie to. 60 będzie musiał być w miarę ogarnięty, bo z tego co wiemy, on dowodzi ich działem i najprawdopodobniej będzie musiał zdać jakiś raport, jak tam przyjdzie. Więc powtarzam, 26, 11 i 60, żebyście się nie zajebali tam w tym miejscu, bo właściciele będą podejrzewać od razu, że coś jest nie tak. Dobra, i jakie co jest tam będziecie musieli robić? Tam na miejscu na pewno dostaniecie jakieś zadania od nich, ale od nas zadania są takie, że musicie znaleźć niebieskie i czerwone dokumenty. Drugim zadaniem, oczywiście nie wiemy, gdzie są te dokumenty, będziecie musieli znaleźć. Jasna sprawa. Będziecie musieli poszperać, poszukać. Drugim zadaniem dostaniecie dwa ładunki, które będziecie musieli podłożyć pod zbrojownię i pod ich tą główną siedzibę. Następnie, jak już podłożycie te ładunki, no będziecie musieli się jakoś stamtąd ulotnić. No, to zostawiam wam, no. Czy powiecie, że idziecie na patrol jeszcze, czy co, to już wasza sprawa, ale no, nie strzelajcie tam na miejscu do momentu wyjścia najlepiej. Najlepiej jakbyście w ogóle wyszli stamtąd i wtedy zdetonowali ładunki. Dla nas ładunki i te dokumenty są najważniejsze. Rozumiem. A to, co sami weźmiecie ze zbrojowni, czy tam z tej siedziby głównej, no to tam już nas nie interesuje. Jasna sprawa. Wiem, że tam trochę sprzętu mają, amunicji mają, więc no... Dla nas nie jest ważne to, co zbierzemy tak naprawdę. Jeżeli coś się uda, żeby nam pomogło w przetrwaniu, to okej, wszystko rozumiem. Bardziej interesuje mnie to, żeby wypełnić to zadanie, bo też ich nienawidzę. Dobra, wszystko jasne. Zbrojownia i brama, tak? Mają dostać ten ładunek. Tak. Zbrojownia i nie brama, tylko siedziba główna. Siedziba główna, dobra. Tu macie dwa ładunki i dwa detonatory. Traficie się tym obsługiwać? Niekoniecznie. Żółty ładunek rozstawiacie tam, gdzie chcecie, uzbrajacie go. Wtedy bierzecie ten jeden detonator i włączycie go z bombą. Na każdą bombę jest jeden detonator, dlatego macie dwa, więc będziecie musieli się podzielić, że jeden w zbrojowni jakoś podłoży, a drugi właśnie w siedzibie.
Tak, i oni będą odpowiedzialni za te ładunki. Tak, ja będę szukał dokumentów, to już sobie opracujemy, także to jest okej. Okay. To już sobie opracujemy. Nie wiem, czy Szary wam dał, macie jeszcze tutaj, oni wdychają te inhalatory, więc w razie czego weźcie, po nich wam nic nie będzie, to są takie nasze. Weź drugi inhalator. Tam po prostu może na astmę są. Papa. Kolejna sprawa. Turtles do mnie napisał, że się kieruje do domu. No i dobra, to czekamy na Turtlesa jako trzeciego i wychodzimy. Kolejna ważna sprawa. Poczekaj, Ruski, chodź tu do mnie. Kurwa, ale wy tu ślisko macie. Przepraszam, podłoga dopiero myta była. Możesz jeszcze raz powtórzyć, gdzie mamy iść dokładnie, bo resztę informacji zapamiętałem, tylko gdzie? Dobroje nad Karmono. Z kurtki idziesz? Ja mam kurtkę. Tutaj zostawię. Ja mam, tylko ja nie chcę się ubierać całkowicie, żeby po drodze mi nie rozjebali. Dobroje, zapamiętaj. Maskę jedną miałem, leży. Też. Maskę jedną, ale ja mam drugą opaski. Jeszcze ściągniętą, spokojnie. Opaski tak. Za chwilkę przejdziemy, co to opaski jest na łóżkę, tylko na sam koniec. Tu masz taką maskę, ty będziesz w takiej masce. To jest ściągnięte. Co do ekwipunku? To, co wam daliśmy, musicie nam zwrócić, bo będziemy potrzebować tych ubrań. Aha, dobra, to okej, okay, to jest wszystko. Ubrania wracają do nas. Damy wam sprawa, jeszcze rozumiem. Też do zwrotu jednego bizona ich. O, świetna sprawa. Nie wiem, czy kto z was weźmie. Magazynków nie mamy, mamy tylko jeden. Papa wezmę. Bizon też do zwrotu. Pamiętacie numery? 60, 26 i 11. Ja będę... Dobra. Ja będę 26. Bez żadnych chichów, płaczów. Te kurwy tego nie znają, żadnych emocji. Musicie czuć się, oczyścić mnie, ale to są bezduszne skurwysyny. Jasne, będzie dobrze. Druga ważna sprawa. Nienawidzimy wszystkich ludzi, tak? Kod, tak, dokładnie. Że wszyscy są śmieciami i tak. Druga sprawa, główna brama. Udało nam się rozszyfrować ich kod, więc będziecie mogli wejść, jak gdyby nigdy nic tam. Hasło to jest 1312. Dobra, 1312. Jasna sprawa, tak. I ostatnia sprawa, co do ekwipunku. Dam wam opaski ich. Tylko broń Boże, nie chodźcie z nimi, nie pokazujcie nikomu. Mhm. Jak najkrócej macie je mieć na sobie. Dobra. No zatem przynoszą takiego kocha, że ja pierdolę. Weź jedną opaskę. Kiedy ja wziąłem do plecaka, to kurwa się 15 lat. Ty, bo ty pisałeś na PDA o tym haśle? Tak. To wypierdol to PDA jak najszybciej najlepiej. Okej, nie ma problemu. My zajmiemy się tym oddziałem, więc no nie musicie się obawiać, że któryś tam z nich przyjdzie. Resztę zostawiamy wam. Tak? Jasna sprawa, okej, okay. Nie ma żadnego problemu. O, ty, wszystko zrozumieliśmy. Pamiętajcie, że jeśli w momencie zdetonowania bomb, no macie mało czasu, żeby uciekać stamtąd, bo wtedy się zaraz pojawią czyściciele. Trzymaj, bierzcie to, co możecie, najważniejsze dokumenty, bomby. Tak, coś jak muchy do gówna. Tylko amunicji tam jest mało, musimy się sobie załatwić. W mojej szafce masz amunicję do FKS. Dobra. To my lecimy w takim razie. Trzeciego plecaka nie mamy. Musicie mieć jakiś czarny. Chuj wie co. No coś tam wykombinujemy. Coś wykombinujemy. Czarny, niebieski. Coś powinni się połapać. Jasna sprawa. Dobra, no to powodzenia wam życzę. Jasne, powodzenia. Po wypełnionym zadaniu się spotkamy na tym. Tak. O kurwa. Ale mam stres. No szczęścia. Przydał się wam. Dobra, teraz jak wygląda plan działania? Chodźcie wszyscy, chodźcie, żeby mnie posłuchać. Jak wygląda plan działania? Czyli tak, idzie ze mną Borys, idę ja i idzie, weź ściągnij tą maskę, żebyś w tej masce nie szedł.
I kurwa, lepszej kurtki nie miałeś, tylko niebieską akurat. No ale chuj, już niech będzie. Ja pierdolę. Taką mi dali. Taką ci dali, no fajnie. Tutaj tak, tu są dwa ładunki wybuchowe, które będziecie musieli używać. Borys numer 26, ty numer 11, ja numer 60. Zwracamy się po numerze. Pamiętajcie o tym, żeby zachowywać się kurwa w taki sposób jak najbardziej realistyczny do nich. Czyli no nienawidzimy ludzi kurwa i tak dalej. Macie być szorstcy, ale kurwa no nie pierdolić jakiś głupot z nimi i tak dalej, tak? Rozmawiamy tak jak oni, czyli krótko i zwięźle, krótkie komendy, kurwa, krótkie wszystko, co nam będą kazali robić, to będziemy robili, tak? Teraz tak, ładunki wybuchowe. Borys, jeden ładunek rozłożysz na zbrojowni, drugi ładunek zostanie na siedzibie głównej rozłożony, czyli ty go rozłożysz na siedzibie głównej, Turtles, tak? Co do samego wejścia, musimy znaleźć tam papiery, dwa kolory papierów, niebieski, zielony, podajże, kurwa, czy coś takiego. Jeżeli chodzi o to, ja się tym zajmę, ja znajdę te papiery. Do ładunki podłożycie dopiero, kiedy dam wam znak, że już tak naprawdę te papiery znalazłem, tak? Kurwa, powiedzmy, że hasło to będzie kukułka. Jak powiem kukułka, to znaczy, że już mam papiery i wtedy wy musicie rozłożyć ładunki wybuchowe. W momencie, kiedy rozłożycie ładunki wybuchowe, oddalacie się na bezpieczną odległość, wypalacie te ładunki, każdy swoim detonatorem, kurwa, i dopiero stamtąd, jak będzie popłoch, zaczynamy spierdalać. W spierdoleniu ma nam pomóc, kurwa, tak naprawdę tutaj trójka naszych śmiałków, mężni panowie, rycerze, którzy na białych koniach przyjadą po to, żeby osłaniać nam plecy. W momencie, kiedy my będziemy spierdalać, a oni będą do nas strzelać, mają za zadanie spunktować najbardziej newralgiczne punkty, które za nami wybiegną przede wszystkim, tak żebyśmy my wybiegli w całości. Jeżeli chodzi o samo wybiegnięcie, jeżeli dostaniecie kulę, macie tutaj dwa bandaże i macie tutaj dwa leki. To są leki przeciwbólowe o bardzo, bardzo silnym, działaniu. Czyli jak dostaniecie kulę jakąkolwiek, to spierdalacie w krzaki. Pierwsze co walicie sobie, bo może być pogoń za nami, jeżeli chłopaki się nie wyrobią. Tak może być, tak? Bo może tak być. Musimy przyjąć różne, kurwa, różne tak naprawdę warianty. Jeżeli nie dadzą rady, wpadacie w krzaki. Pierwsze co, to walicie, kurwa, zastrzyk, tą strzykawkę, kurwa, na ból. Spierdalacie dalej, żeby już jak będziecie trochę bardziej bezpieczni, albo że zobaczycie, że z rany wam bardzo krwawi, zakładacie opatrunek i tyle. Resztę się już zrobi, kurwa, w lesie. Każdy z was, rozumiem, że ma radio 91,3 częstotliwość. Także to jest chyba na tyle. Resztę musimy się zdać już na nas, na naszą inteligencję, to znaczy moje 2 IQ, Borysa 2 IQ, co jest razem 4 i IQ Turtlesa, które jest minus 4, czyli dalej mamy zerowe, ale no niestety prosiłbym was tylko o tą dwójkę, która tam wejdzie, żebyście stanęli na wysokości zadania przede wszystkim i odpowiadali tak, jak to wygląda ze strony czyścicieli, tak? Nienawidzimy ludzi, wiemy, jak to wygląda, powinni, kurwa, zdechnąć. Jeżeli chodzi o samo wejście do bazy, w bazie, jak wejdziemy, wymyślimy, kurwa, historię, że zostaliśmy przez te zwierzęta, kurwa, gdzieś tam napadnięci, kurwa, i tak dalej. 26 został postrzelony w nogę, albo w rękę został postrzelony, gdzieś tam, kurwa, ma opatrunek założony. W zasadzie to tyle w temacie, tak? Resztę już zostawiam wam i temu, kurwa, w jaki sposób to zrobicie. Także ruszamy torami. I prosiłbym tylko jeszcze, żeby nas ktoś poprowadził tam dobrze. Wydaje mi się, że najlepszy będzie do tego tragarz. Ojciec, no. jakby się pytali, w którą rękę zostałem postrzelony, to w lewą, nie? Żeby nie było, że ja powiem lewą, a wy prawą, nie? No, bo coś tam będzie się nie kleić pewnie. Ojcze, ja mam pytanie, jak już będzie dym się działo, to macie jakąś opaskę, żeby sobie założyć, żeby nie było potencji? Mamy opaskę, żeby sobie założyć. Ja mam opaskę, żeby sobie założyć, ale spokojnie. Bo będziecie nas widzieli, bo my będziemy spierdalali prawdopodobnie przez główną bramę. Czyli jeżeli zobaczycie trójkę, która wybiegnie i będzie spierdalała, to na pewno to będziemy my. Także no tyle w temacie. Czyli tak, wchodzimy, ja szukam papierów, wy sobie tam się zajmujecie, pytacie się, bo tak, jak wejdziemy tam, to najważniejszym zadaniem będzie to, że ja jako 60 zdam tam może jakiś raport, coś takiego, a wy macie chuja palić, czyli pytać się, czy jest coś do roboty na bazie, kurwa, i tak dalej, zajmować ich przede wszystkim rozmową, jakimiś takimi rzeczami, o jakichś, kurwa, wiecie, o jakichś zwierzętach, że znaleźliście te zwierzęta, gdzieś tam byliśmy, kurwa, w Berezinie, znaleźliśmy te kurwy i tak dalej, strzelaliśmy do nich, macie ich
nagadywać, tak? Żebym ja miał jak najwięcej czasu, żeby pochodzić tam i znaleźć te papiery, tak? Ojcze, mnie jak prowadzi, ja wiem, że oni dużo jointów spalili. Ty, a ty możesz Rudy zamknąć pizdę, czy ci mam kurwa w łeb wyjebać? Przepraszam. Tam wyjebie, papo. Ty już wczoraj żeś za dużo pogadał, kurwa, także może teraz się nie odzywaj po prostu. Bierz tą bombę. Drugi. Czyli pamiętajcie, ty jesteś odpowiedzialny za główną siedzibę. Kurwa, jaki ty brzydki, ty się jak pierdol. Kurwa, a ty jedenastka, jesteś odpowiedzialny za zbrojownię. Tylko dopiero jak ja wyjdę. To jest. Ruszajmy. Idziemy na tory i torami ruszamy tam, a resztę fajnie by było, jakby Turtles nas poprowadził już dalej. Na te dobroje. To się będę pytać, czy jakieś pomocy przy zbrojowni nie potrzebują, nie? Tam może się wkręcę, kurwa. Tylko na, wiesz, jak pytaj się tak, motę. Kurwa, hardo. Masz być chłopem z jajami, no. A nie jak do tej pory. Kurwa. Ej, to mam dziś urodziny, kurwa, ojciec jeszcze urodziny nie miły. Masz dzisiaj? Tak. Naprawdę? No ile już wiosen masz za sobą? Mogę w niej umrzeć. 32. 32, stary chuj jesteś, kurwa. O, ja pierdolę. Jak ja będę miał 32 lata, to mam nadzieję, że będę miał już dzieci, będę miał piękną żonę, z którymi będę wychodził sobie na spacer, prowadził wózek albo dziecko za rękę. Oj, tak. No. Wszystkiego najlepszego, bracie, ci życzę przede wszystkim. Mniej stresu w życiu. Ki ojciec. W którą stronę ta ich wiocha jest? Może się napijmy na koniec. Nie, bo będzie mi się spać. Oni są w Dobroje, nie? Tak. To wyjdziemy stąd. No generalnie... Masz mapę, ojciec? Nie mam. Bo ja wiem, jak ci to wytłumaczyć z pamięci, nie? Cześć, bo się prześwietliło. Co jest, kurwa? Tu chodź, tu wejdź. Będziesz mieć rucha w kanciapie, co? Przestań, kurwa. Co ty myślisz, że ja bym jakąś pryszczatą mordę, kurwa, chciał jebać? Bo tu, gdzie jesteśmy, to jest Turowo. Chuja widzę. Idziemy na północ, to trzymaj. Tu jest Turowo. Idziemy na północ. No. Drogą. Proszę panowie, i później skręcamy w lewo, jest Dobroje. Aha. Postaramy się. Dobra. I jak się... odległość, to chuja ci nie powiem. My się musimy już wcześniej wyścigić. Mam talmierz, nie? Tak. Tylko, że już wam go nie dałem. Bo możecie iść tymi torami, możecie też iść, nie? To do samych Dobroje dojdziecie. Nie, no, idziemy na początku razem, ci później rozdzielamy, jak będzie zakręt. Ta. Wstawaj, kurwa! Lecimy. Coś komuś mam zabrać? O. Opaski założone? Tak, opaski założone. Dobra, ojciec, patrz. No wiem, tu skręcamy w prawo, a tutaj... potem w lewo. Tak, i potem pierwsza w lewo. Tu się musimy rozdzielić, wy musicie już znaleźć bazę i szukać dogodnej pozycji. A my pójdziemy sobie drogą. Ja bym się wpierdolił na tą górę. To ja z chłopakami już dogadam. Tak, to wy sobie już uzgodniajcie. A my idziemy w trójkę, chodźcie. Powodzenia. Prawej, prawa. Straż na tą górę bym się wpierdolił. 60, 11, 26. Stresujecie się? Chuj. Będzie to będzie, no. Zawsze dam z siebie te swoje 30%. Jeleń przed nami. 30 to całkiem średnio. O, nawet dwa, kurwa, piękne te stworzenia tu. Zawsze uważałem, że ta nasza flora i fauna jest piękna. Jaka dobra. Jelenie, wilki, dziki, niedźwiedzie.
Ale przez tą jebaną czystkę wszystko się zjebało, nie? Kurwa, właśnie. Jak któryś z was w bazie do mnie powie ojciec, to jak wyjdziemy stamtąd, to obiecuję, że kurwa odetnę język. Dowódca nie ma opcji 60. Dowódca czy operator? No 60 mów do mnie po prostu. 60, dobra. Tam ktoś biega. Bawi się w rolę? Tak. Bronie wyciągnijcie, mogą do nas strzelać od razu. Za tym budynkiem był. Za tym budynkiem jest następny budynek i on tam był. Idziemy. Halo, kim jesteś? Opuść broń! Gleba na ziemię! Opuść broń, bo dostaniesz strzała! Gleba na ziemię! Gleba na ziemię! Już się kładę. Na ziemię! Kładź się. Kim jesteś? Ubezpieczam. Skąd jesteś? Kurde, znikąd tutaj wchodzę, szukam jakichś rzeczy na sprzedaż, handel. No ty nie masz gdzie chodzić, tylko tutaj chodzisz po naszym terenie? Śmieciu! Nie wiedziałem, że to jest wasz teren. Nie wiedziałem, że to jest wasz teren. Co masz przy sobie? Przepraszam. Broń na ziemię, całą. Już. 11, ubezpieczaj. Cała broń, jej plecak. Nie masz nic więcej? Żadnej broni. No noże, tylko. Jesteś sam w okolicy? Czy jest was więcej? Tak, sam. Amunicję masz jakąś jeszcze oprócz tej co w strzelbie? Tak, w plecaku i w kamizelce. Wyciągaj całą amunicję. Jasne. Wszystko. Dobra, słuchaj mnie teraz, śmieciu. Wstaniesz stąd i pójdziesz w tamtą stronę. Za 3 minuty możesz wrócić do tego domu, amunicję będziesz miał całą tutaj w domu, na podłodze, obok kominka. Jeżeli spróbujesz tylko do nas wycelować i strzelić, my cię znajdziemy. Nie, szanuję swoje życie. Uciekaj stąd. Jasne, dziękuję. Precz są śmieciu, szybciej, szybciej! Idziemy dalej. Kurwa. Chyba to tam. Człowieku. Widzę bazę. No, przed nami jest flaga, to jest ta flaga. Dobra, wyciągnijmy bronię i idźmy już. Wieży ktoś stoi, uważajcie. Patrzę na tył. O kurwa.
ale sztos. 8 do 22, oddział wrócił. Dobra, już idę. Możesz chuj, kurwa, człowieku. To jest brama? Wchodzić. Nie ma czwartego. Spotkaliśmy zwierzęta po drodze. Nie było wesoło. 11 został postrzelony w lewe ramię. Opatrzyłem go, ale czwartego nie ma. Dobra. Zamknijcie tam ze sobą. 26, 11 będzie się odłożyć tam, gdzie wiecie, gdzie się odłożyć. Zjedzie coś, 60 idzie do mnie na raport. Jest. Głos. Dobra. Byliście w stronę 1030. Tak. Zaczęliście od nową Piotrówkę najprawdopodobniej. Zahaczyliśmy. Spotkaliście na tą grupę? Nie spotkaliśmy żadnej grupy, za to spotkaliśmy cztery zwierzęta, które zaczęły do nas od razu strzelać. Że tak powiem, czterech z nich gryzie piach. No niestety jeden z naszych został ranny, drugi został... No niestety nic z niego nie zdążyliśmy pozbierać. Zrób, no. Ofiary muszą być, no. Wyczyścić na świat, to... Ale nasz też musi zginąć. 11 na 4. Na Tisach coś się działo? Nie. Na Tisach było spokojnie akurat. Kilku mutantów tylko i w zasadzie to tyle. Dobra. Wszystko. A tu w okolicach kogoś spotkaliście? Czy czysto? Nie mam, niestety nie mam. Kiedyś 11 o tym, żeby maskę zmienić. Spotkaliśmy jedną osobę. Tak, przy pierwszym domu spotkaliśmy jedną osobę. Rozbroiliśmy go, rozmawiał. O, że tak powiem, głupi był, nie da sobie rady. Poleci do pierwszego miasta i w pierwszym mieście pewnie zginie, nawet nie opłacało się marnować na niego kul. Rozbroiliśmy go całego i w zasadzie to tyle. Poszedł bez broni. Dobra. Dobra, to przyjęte. Idź się ustawić na zbiórkę pod bramą. Ustaw ich tam wszystkich razem i zaraz tam przyjdę. 34? Jak 34? Jak 34 mógł zginąć? Ubiłem go. Dobra, ustawił się pod bramę. 11:26 do mnie! Muszę tylko nabijać jedno. Dokumenty widzieliśmy. Laska, to tam zostaje na tej bramie, co jesteś. Oglądaj wokół. 20. Zgłaszam, że 20. Dziwnie się zachowuje. 34 zginął, rozumiesz? Tego lubiłem. Wszystko coś stoi. Jest w jednym baraku. Co się z tobą dzieje? Przykro mi, że 34 nie żyje. A ci... Siedemka, podaj ingalatu. A ci ludzie, co rano ich Co on zabiliśmy tych ludzi rano? Oni byli bezbronni. Zdejmij maskę. Wyska, ściągnij maskę. Nie chcę tego. Nie. Przyjmujesz to.
ci na wieżach. Obserwujesz, że jakieś szczury nam tutaj nie podchodzą. 26, 11, idziecie do magazynu. Tamte dwie beczki, które są, cała ich zawartość oraz te dwie beczki mają się znaleźć tutaj w tym garażu. T60 masz z tego budynku wsiąść również dwie beczki, całą ich zawartość przenieść do garażu. Jak już będziecie mieli wszystko gotowe, dajcie znać. Jeśli 26, 11 skończycie wcześniej, to pomóżcie 60. Zrozumiano? Zrozumiano. Jest. Tak jest. To wykonać. Spis. Tej żawki nie ruszasz. Rozumiem. Dowództwo, odbiór. Tak. Wrócili tylko z jednego. Takie są straty, no trudno. Ale tak, upływali kilka śmieci. Czekamy na transport. Tutaj obciąg przynosi wszystko już do garażu. Z tego co mi się wydaje, co najmniej dwa dni. Nie dopuszczałem. Pamiętajcie, że właśnie przyjrzałem jego. Przyjrzałem jego prywatne rzeczy i znalazłem dwa inhalatory, także co najmniej dwa dni nie przyjmował. Nie. Tu jest baza główna. On tu musi podłożyć kurwa bombę. Trzeba mieć na nich wszystkich oczy. Czy nie opuszczałem swoich dawek? Bo tam wychodzi taki coś. Wykontrolował każdego oczywiście. Dobra, wracaj na wieżę. Stos. Z biura przeniesione wszystko. To zgłoś to do 22. Tak, przyniosłem już. Idę im pomóc. Idę pomóc. Dobrze, przenieśliście wszystko? Ty tutaj stąd nic nie bierz. Ja tutaj dokładam rzeczy z 30.
Gdzie jest jedenastka? Tutaj. Tam, gdzie byłem, jest główny budynek. No dawaj, wyrabiaj się z tym. Ile będę czekał? Odejście od władzy jesteś. Skąd się mam odkładać wszystko? 60, co ty taki zdenerwowany? Na ja? Zdenerwowany? Bo nie słuchają się dzisiaj. Osoby. Jakby... Jakbyśmy tam nie słuchali, to by wszystko wyszło dobrze. Niestety. 26, gdzie jesteś? Trzeba by to sprawdzić. Gdzie jest 26? Tu jest. Jesteś ona jakiś nie dzisiejszy. Coś jeszcze? Kukułka. Tu jest tam. Kukułka. Tutaj, tu kukułka. Zaraz oddział tam pójdzie. Ja to zrobiłem już. No to druga, druga w tam, gdzie ja byłem. Tam, gdzie ja byłem. To jest wszystko skończone? Nabrałeś lek 26-11. Skończone. Beczki, beczki przetransportowane. Dziesiąt, brałeś dzisiaj lek? Brałem. Wydajesz się, jakbyś nie brał. Już się poprawiłem. Czekamy na dalsze rozkazy. Dobra, na razie się zajmijcie tutaj trolem. Zarazem powiem, co macie robić dalej. Ciot pier... Chyba odjebało. Co to było? Zapomniał zawleczkę włożyć. Co tu się stało? Nie wiem, coś wybuchło. Nie umie bawić się z granatami. To on się wysadził? Bo zapomniał zawleczkę z powrotem włożyć. Dobra, przyjechał wszystkie rzeczy z powrotem do szafy. 60 idzie z... do mnie. Jedenastka, gdzie jesteś? Już idę. Zbieraj go szybko. To jest. Nieudacznik. Mamy wziąć szybko wszystko, co nam potrzebne na południe stąd. Jest trójka ludzi. Trzeba ich znaleźć. Jest, zbrajam się. Ale to ruchy, ruchy. Nie ma co tracić czasu. Ruszaj się. Teraz sam się tym zajmę. Już idę. Będziesz potrzebować kogoś jeszcze?
Czy dacie sobie radę w dwójkę? Trójka ich jest, w dwójkę damy sobie radę. Tak. Ruszaj się, jedenastka, ruszaj się, tak żeby nas nie zauważyli. Stąd na wzgórzu. Idziemy w tamtą stronę. Tak jest. To zajdziemy ich od tyłu. Mhm. Co z drugą C4? Podłożona jest tam. No to czemu nie wysadziłeś? Słyszycie mnie? Halo? Halo, słyszycie mnie? Tragarz! Halo, tragarz! Ojciec odbiór, ojciec odbiór. Spierdalajcie stamtąd, spierdalajcie, nie czekajcie na nas, damy sobie radę, my w drugą stronę pobiegliśmy. Tu mamy wejście na górę? Mamy. Tu jest. Pierwszy wysoki budynek z cegły od zachodniej strony. A my się już tam kierujemy. Nie, od wschodniej, nie od zachodniej, co ja pierdolę. No, od której możecie biec? My jeszcze drabinę wzdysz, jak chcesz. Nie, ja tej drabinie nie ufam. Ja na tej drabinie już kiedyś wchodziłem kilka razy. O, bracie. Najważniejsze mam. Skąd siknąć, bo nie wytrzymałem. Reszta to tam chuj. Ja to praktycznie więcej amunicji wziąłem. Ale to kurwa, człowieku. O, ktoś tu jest, uwaga. Tu, tu, jesteśmy, 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 jesteśmy. O, blin. Chodźcie. O. Macie miejsce w plecakach? Ja mam, ja mam. Coś zmieszczę, no. Kolejny bizon. Przejdzie, rzucam amunicję. Na ziemię to na ziemię. O kurwa. Całe szczęście, że obyło się bez niczego. Wróciliśmy we dwójkę, nie jesteście zaciekawieni dlaczego? A gdzie jest, gdzie jest? Właśnie, gdzie Borys, Borys, kurwa. Borys sam się wysadził. A. A pierdol, a dobra. Co ja mówił? Doskonale nadaje się do grupy UPO. Oj tak.